Witajcie! Ja jestem Sedok i witam was dzisiaj w odcinku ustawienia do OBS-a pod streama. Możecie zostawić subskrypcję, ponieważ no mega bym się cieszył, i zaznaczyć dzwoneczek oraz możecie zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, jeśli wam pomogłem. Wytłumaczę wam dzisiaj, jak zacząć streamować, wszystkie ustawienia, internet, upload. Wszystko dosłownie wam wytłumaczę i będzie to taki szczegółowy i dobry poradnik. Jeśli chcecie kolejny, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się chyba w piątek na odcinku z Premiera Pro, a w niedzielę widzimy się w odcinku z grafikami. Nie wiem, czy wszystkie te grafiki znajdą się w odcinku, ponieważ no wysłaliście ich trochę dużo i zobaczymy, czy je pomieszczę, ale odcinek pojawi się. Ja nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy już na pulpicie. Ogólnie nie wiem, czy nie będzie pralki słychać, bo obok mam łazienkę i jakby było słychać, to trochę lipa. No dobra, mniejsza. Wpisujemy w naszą przeglądarkę OBS. No i pobieramy to oprogramowanie na nasz komputer. Klikamy Windows i klikamy zapisz. Potem odpalamy, instalujemy. Ja już nie będę pokazywał, jak to zrobić, bo pewnie każdy wie. Jeśli macie też inne jakieś tam systemy Linuxa i tak dalej, to możecie pobrać. Przechodzimy do OBS-a. Po zainstalowaniu OBS-a pewnie będziecie mieli go na pulpicie, jeśli go tam zainstalowaliście. Jeśli nie, wchodzimy tutaj, wpisujemy OBS i wchodzimy. Możemy sobie go dodać do paska zadań. Ja już mam odpalony OBS, ale możemy uruchomić mimo to. I ja tu na jednym streamuję, a na drugim będę wam pokazywał. No dobra, gdy już go odpalimy, to pewnie mamy domyślne ustawienia takie jak teraz. I teraz wam wytłumaczę, jak to zrobić, żeby to ustawić pod stream. Dobra, to ja może będę pokazywał nas na tym OBS-ie. Czyli pewnie nie macie totalnie tutaj sceny i totalnie źródeł obrazu. Więc aby zrobić scenę, klikamy plusik, piszemy na przykład stream i mamy zrobioną scenę. Następnie klikamy kolejny raz plusik i chcemy przechwytywać ekran, ponieważ na streamach najczęściej robicie coś z pulpitu lub z gry. Przechwytywanie ekranu, nazywamy to na przykład ekran i OK. Wybieramy tutaj monitor, który ma przechwytywać OBS. Ja mam dwa takiej samej rozdzielczości, ale ja wybieram ekran ten główny, czyli ekran pierwszy. I możecie pokazywać lub nie, możecie przechwytywać lub ukryć kursor. Niech będzie z kursorem. Dobra, gdy macie ekran, możemy również ustawić jakieś przejście na OBS, a to też wam pokażę, jak to zrobić, bo dużo osób na streamie używa takich przejść. Nie wiem, jak mnie widać, bo kamerkę mam jeszcze nie ustawioną i mogą być takie lekkie lagi. Dobra, gdy chcemy stworzyć ekran, czyli naszą kamerkę, no to musimy mieć po prostu kamerkę do naszego komputera podłączoną, urządzenie do przechwytywania wideo, klikamy na przykład nazywamy kamerka, klikamy tutaj i wybieramy waszą kamerkę. Następnie klikacie aktywuj i musicie ustawić po prostu to wszystko pod siebie. Ja wam pokażę na moim przykładzie. Przeciągnę tego OBS-a tutaj. Ja już nagrywam teraz. Ja mam tutaj takie sceny, ekran, czyli no to co widzicie, kamerka i ta obramówka na kamerkę. Jak wejdziecie w kamerkę, będziecie mieli takie coś i możecie rozdzielczość, pewnie macie domyślną, możecie ustawić własną. Teraz mi znikła, o, znowu wróciła. I teraz widzicie, że mi się zmieniło światło, bo ta kamerka nie jest ustawiona. No ale to nie chodzi o to. Jeśli macie takie opcje, to wybieracie najwyższy FPS, rozdzielczość i wszystko tak jak ja mam. Jeśli macie jakoś automatycznie to ustawione i jest wszystko ok, to nie zmieniajcie. I teraz, aby skonfigurować waszą kamerkę, wchodzimy w konfiguruj wideo i pod stream. Fajnie by było, gdybyście skonfigurowali waszą kamerkę. Macie pewnie inne opcje niż ja. Ja sobie wszystkie te opcje odznaczyłem i wzmocnieniem możecie się pobawić. Ja sobie trochę przyciemnię, żeby była lepsza płynność. Klikamy zastosuj i OK. I nadal są takie lagi, ponieważ no jest rano, ja też mam jedno światło tylko oświecone, w sensie lampę pierścieniową. Gdy macie już dodaną kamerkę do waszego OBS-a, no to możecie sobie ją gdzieś tam umiejscowić. No to gdy macie już kamerkę w waszym OBS-ie,
I to pewnie to będzie wyglądało... Czekajcie, chcę to naprawić. Pewnie to będzie wyglądało jakoś tak, w sensie będziecie na cały ekran jak ja teraz. Jak to teraz zrobić, żeby to dopasować? No to zmniejszamy sobie. Możemy skrócić nasze boki lub górę, przytrzymując Alt. I za te wierzchołki, w sensie za te krawędzie, złapiemy i przycinamy. I ja chcę kamerka, aby była na dole, więc no tak, tak robię jak wcześniej. No i, no i tak naprawdę tyle. I macie kamerkę, jest ona wewnątrz tej obramówki. Co dalej? Możecie również dodać jakieś animacje, w sensie jakąś łapkę w górę lub przejście. Najpierw to ustawimy, później przejdziemy do tych głównych ustawień. Więc klikamy Stringer, przejście na przykład. Jeśli macie, a już istnieje taka. Nazywamy sobie poradnik przejście. I teraz wyskoczyła nam taka opcja. Tutaj przeglądamy i wybieramy plik wideo, który chcemy. Po prostu przejście, które chcemy, aby było widoczne dla widzów. Ja sobie znajdę zaraz jakieś przejście sedok, na przykład. I teraz punkt przejścia ustawiamy. Ja ustawię na 2000. Klikamy OK. I teraz jeśli mamy więcej scen, możemy się przełączać między nimi. Na przykład ja mam tutaj odcinek, kamera wirtualna i tak dalej. Przełączmy się na ten ekran i mamy takie przejście. Jeśli ono jest za szybkie, możemy pobawić się właściwości, możemy się pobawić tym punktem przejścia, czy ma być wolniejsze, szybsze i tak dalej. To według mnie jest spoko opcja. Ja wrócę tutaj na tą moją, no na ten mój odcinek. Dobra, gdy mamy przejście, już wiecie dużo. Teraz na OBS-ie, gdy dodacie sobie źródło obrazu, nie wiem czemu u mnie to jest tak widoczne dziwnie, gdy to zrobiliście, mamy tutaj mikrofon, wejście liniowe, ale to zaraz do tego dojdziemy. Wchodzimy w ustawienia, tutaj wybieramy motyw naszego OBS-a, ja mam Acry, bo mi się taki podobał. Więcej tutaj opcji chyba nie ustawiamy, ponieważ no ja tutaj nic nie robiłem. Jest tu wszystko domyślne. Stream. Ja streamuję na YouTubie i na Twitchu, ale na Twitchu mniej. Więc gdy chcecie streamować na YouTubie, wchodzicie w serwis YouTube. Większość streamuje na YouTubie. I klucz strumienia, już wam pokazuję gdzie się znajduje. Wchodzicie na YouTube'a, wasz kanał. Wchodzicie w utwórz, transmituj na żywo. I gdy się wam to załaduje, to wchodzimy w zarządzanie. Jeśli chcecie zaplanować streama, to klikacie tu zaplanuj streama. Ale ogólnie na początku jesteście w transmisji, więc tutaj jest wasz klucz strumienia. Nie będę wam go pokazywał. Jeśli chcecie go zobaczyć, możecie. Klikacie kopiuj i wklejacie go. Wtedy, gdy to zrobimy, możecie streamować na swoim kanale. Jeśli chcecie streamować na Twitchu, to wybieracie Twitch i użyj klucza strumienia. Również wchodzimy na Twitcha. Nie wiem, czy jestem zalogowany, ale chyba nie. No dobra, to musicie się zalogować. Gdy się zalogujemy na Twitchu, wchodzimy tutaj w ustawienia. Następnie wchodzimy w kanał i filmy. I mamy tutaj te preferencje. I to jest nasz klucz strumienia. Kopiujemy i wklejamy. Gdy to zrobimy, no ja w tym przypadku z YouTube'a chciałbym pokazywać, to wchodzimy w wyjście. Gdy jesteśmy już w wyjściu, no mamy dosłownie te wszystkie opcje, które są przydatne do streamowania i do przesyłania tego streama w dobrej jakości. W tym filmie pokażę wam jak to ustawić. Więc tak, przepływność, bitrate. Wchodzimy na speed testa i patrzymy jaki mamy internet, klikając tutaj start. Ja mam tak około 7 MB uploadu, bo pamiętam ile mam, tylko że mój internet jest taki, że po prostu spada często, dlatego mam ustawione 3000, co jest no mało jak na stream przy jakości Full HD na 60 fpsów. Gdy wy będziecie mieli na przykład 15 mega uploadu, ustawcie sobie 9-10 tysięcy, jeśli nadal będą jakieś spadki, ustawcie mniej. No i myślę, że powinno wszystko tak działać. Typ przepływności. Ja używam CBR, możecie używać VBR, czyli tutaj ustawiacie na przykład, żeby ten upload wahał się
wam między 3000 a 5000 i wtedy macie taki, no trochę przeskok, lekki, chociaż niezauważalny. Bez stratnej przepływności nigdy nie streamowałem. Ja preferuję CBR. Odstęp między klatkami kluczowymi, tutaj ja mam chyba na 0 ustawione. Chyba nic nie ustawiałem, nie pamiętam, ale mam 0. Profil ustawię to w zależności co chcecie. Jeśli chcecie najlepszą jakość, to wybieracie najlepszą jakość. Wydajność to wydajność. Ja ustawiam na najlepszą jakość. Profil ustawień mam na hike. Tutaj mam tak ustawione. Tutaj nie wiem dokładnie o co chodzi. Mam tak ustawione, wszystko jest ok. Najlepiej, jeśli byście streamowali z waszej karty graficznej, jeśli macie słabszy procesor, już wam mówię dlaczego. Widzicie pewnie, nie wiem czy widać, chyba widzicie, jak mam tutaj CPU pod kamerką. Streamuję teraz, w sensie nagrywam z karty graficznej. Ale to nie chodzi o to. Jeśli macie streama i chcecie, aby ten stream po prostu nie obciążało waszego OBS-a i po prostu, żeby nie obciążało waszego komputera, streamujcie z karty graficznej, ponieważ wtedy jest mniej tych procent i komputer wam się tak nie męczy. A jeżeli naprawdę macie dobry procesor, to streamujcie z procesora, lecz jakość pewnie z procesora będzie trochę lepsza. Z tego, co tutaj wam pokazałem, to chyba wszystko w dźwięku i tutaj nic nie robiłem. Także możecie ustawić tak jak ja mam i obraz, w jakim chcecie przesyłać stream, czyli albo Full HD, albo HD, no ale to już mniejsza. Wchodzimy w dźwięk, tutaj ustawiamy mikrofon, czyli ja mam Novoxa, czyli ten, który mam teraz, i poza tym więcej tutaj nic, totalnie nie ruszałem. Możecie ustawić jeszcze urządzenie audio, czyli głośniki, ale to już zależy od waszej dyspozycji. Ja mam tak. Wy ustawcie, możecie też tak samo. Obraz i tutaj, jeśli macie rozdzielczość monitora Full HD i internet, który jest ok, możecie streamować w rozdzielczości Full HD. To jest obraz, który wy widzicie, a to jest obraz, który osoby zobaczą na streamie. Czyli jeśli chcecie podgląd w 1000 Full HD, to możecie tak zostawić, a rozdzielczość wynikowa to na przykład, gdy ja robię streama i tutaj ustawię 1280x720, to ludzie widzą to w jakości HD na 60 fps. Ja teraz tego nie mogę zmienić, wy pewnie będziecie mogli. Filtr skalujący możecie ustawić na 16 próbek lub 32, jeśli macie taką opcję. I z tą jakością też musicie się pobawić, w zależności jaki macie komputer, jaki upload, żeby to po prostu wszystko mogło dobrze ze sobą współpracować. I z tych opcji to tak naprawdę tyle. I polecam streamowanie w 60 fpsach. Jeśli nie chcecie, jeśli to jest za mocne ustawienie na wasz komputer, możecie w 30. Musicie sami to popatrzeć i ustawić według siebie. Ja wam tylko mówię mniej więcej, jak ja już siebie mam to ustawione, ponieważ ja sam mam taki internet średni. Ale pod streamowanie, no wystarcza, lecz pod gry, no są piksele. Skróty klawiszowe. Tu też jest prosta sprawa. Gdy macie dużo scen, w tym przypadku jak ja, to możecie sobie zbindować klawisze, pod którymi ma się dana rzecz pokazywać lub dany ten przedział ze źródeł obrazu. No więc ja rozpoczynam streama na F10 i kończę go tak samo. Przechodząc dalej, mam ekran świąteczny, mam też tu taką scenę, tylko jej teraz nie widać. Gdy chcę się przełączyć, na przykład ze sceny zaraz wracam. Ja wam to pokażę. Gdy chcę się przełączyć, wyobraźcie sobie, jesteście na scenie u siebie jakiejkolwiek. Na przykład ja sobie wezmę Ome Świąteczne. Jest to przejście, które ustawiliśmy na początku. Jesteśmy na zakładce, na scenie Ome. Gdy chcemy to przełączyć teraz, wchodzimy w ustawienia, chociaż teraz pewnie będzie to zasłaniał ekran. To wyłączę sobie tak. Wchodzimy w ustawienia, skróty klawiszowe, szukamy zakładki Ome Świąteczne. Gdy to znajdziemy, to ustawiacie sobie przycisk, pod który ma się po prostu przełączać na tą scenę. Ja mam to pod numpadem 8 i możecie jeszcze ustawić sobie przycisk pod ekran świąteczny, czyli to będzie gdzieś tutaj. Ja mam F12. F12 i numpad 8 klikamy, aby
przełączać się między tymi dwoma scenami. Gdy chcemy ekran świąteczny, klikamy F12 i mamy ekran świąteczny. Gdy chcemy wrócić na OMS świąteczny, klikamy numpad 8 na mojej klawiaturze numerycznej i również macie tą scenę. Wracając, co do ustawień, to chyba wam tak wszystko mniej więcej tu wytłumaczyłem. Musicie na tym trochę posiedzieć, jeśli chcecie więcej i więcej tych opcji, bindów. Na przykład jeśli robicie OME i chcecie cenzurę, to musicie plik ze źródeł obrazu, na przykład ta kamerka, którą ja mam w scenie odcinek, no to szukamy po prostu scenę o nazwie odcinek, jest tutaj i pokaż, ukryj kamerka, na przykład, no nie wiem, na literkę O, tu O i tu O, zastosuj, ok, klikam O, a to chodzi o tą obramówkę i nie ma tej obramówki. Chcecie, obramówkę klikacie, a nie chcecie, odklikujecie i tyle. W opcjach zaawansowanych ja mam priorytety procesu ustawione na normalny. Musicie sami to ustawić. Ja mam domyślnie. No i więcej tutaj nic też nie robiłem. To są takie podstawowe rzeczy, które naprawdę wystarczą do streamowania na YouTubie. I jeszcze, jeśli chcecie mieć naprawdę spoko dźwięk z waszego mikrofonu, w sensie trochę zboostowany i nie mieć szumów, to wam pokażę. Gdy macie tutaj mikser dźwięku, wchodzimy tutaj, filtry i klikamy prawym, dodaj bramka szumów, tłumienie hałasu i poziom. Wszystko dodajecie tak jak ja mam i tutaj jest wasza dyspozycja, zależy jak chcecie, żeby was było słychać. Jeśli chcecie głośniej, zwiększacie sobie decybele i poziom w poziomie. Tłumienie hałasu ja mam ustawione tak i bramka szumów tak. Jeśli chcecie, możecie skopiować, możecie przepisać, musicie to sami pod siebie ustawić. Dźwięk wtedy jest z waszego mikrofonu jakby bardziej taki wyrazisty i mniej szumów. Gdybym to wyłączył, to nie wiem, czy to będzie słyszalne, może niezbyt, ale mi te efekty dają lepszy trochę dźwięk, pewnie wam również. No i takie są te ustawienia dźwięku. Gdy chcemy na przykład czat naszego streama, wchodzimy w przeglądarkę. Gdy już zaplanujecie streama lub macie coś takiego jak czat na żywo, wchodzicie tu, wydziel okno czatu, kopiujecie ten link, Ctrl C, zamykacie, wchodzimy na OBS-a, widok, panele przeglądarki, usuwamy to, piszemy czat, wklejamy tutaj, zastosuj i ten czat macie tutaj, czat na żywo, przesuwacie na lewą stronę lub na prawą, zamykacie to i możecie widzieć, co dana osoba do was napisała. Z tego poradnika to już wszystko, myślę, że przydatny. Możecie strzelić łapkę w górę, zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na moim kanale, pisać komentarz, czy było ok, czy wszystko wytłumaczyłem, chciałem, żeby to wyszło spoko, chyba wyszło. Zobaczymy przy montażu, widzimy się w piątek i zapraszam na mój drugi kanał. Tam są live'y prawie codziennie. Trzymajcie się, do kolejnych, cześć!